Dzień dobry, Krzysztof Rapanuje, Bobylowski się kłania, witajcie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo rozpakujemy tą właśnie oto zabawkę. I to jest mówiący robot edukacyjny. No i zobaczymy za chwilę, co się znajduje w zestawie. Przewracamy na drugą stronę. I teraz przeczytajmy, co znajduje się w środku może. I to jest tak, mówiący robot edukacyjny, 30 kart do gry, 16 dwustronnych karteczek kierunkowych i dwustronna maxi planszowa układanka. No to co? Teraz ja wszystko wyjmuję ze środka. Cała zawartość pudełka już na moim stole. I to są tak. To jest układanka, plansza 1-2, dwustronna, karty do gry i karteczki kierunkowe. Oraz oczywiście robocik. Robocik to jest bardzo fajne urządzonko. Sami popatrzcie. Zaczniemy go za chwilę programować i to jest góra, dół, prawo, lewo. I z tyłu robocika znajdują się trzy tryby. Tryb wolny, tryb dla planszy 1 i tryb dla planszy 2. No to co, ja powolutku rozkładam planszę 1 i zaczynamy zabawę. Popatrzcie sami. To jest nasza właśnie plansza. Składa się właśnie z takich 12 dużych puzli i sam początek dla dziecka już sam w sobie jest ciekawy, a zaraz będzie jeszcze lepiej. Bierzemy naszego robocika i włączamy na tryb wolny. Cześć, to ja, twój przyjaciel, to włączę. Zaprogramowałem zabawę z tobą. Pójdę tam, gdzie ty zdecydujesz. Zaprogramuj drogę, używając strzałek na mojej głowie i naciśnij OK. Rozgrzewam bezpieczniki. Powiedzmy, że chcę, żeby nasz robocik poszedł na kolor zielony. Muszę wcisnąć tak. Dwa razy prosto. Potem w prawo przekręcamy i znowu prosto dwa razy i wciskam OK. I jest. Powiedzmy, że już trochę przećwiczyliśmy i chcemy włączyć tryb planszy pierwszej. Kładziemy na start i włączamy tryb planszy pierwszej. To ja, twój przyjaciel, to włączę. Gotowi, by uczyć się razem? Plansza numer 1 ułożona. Umieść mnie na starcie i naciśnij OK. Wciskamy OK. Proszę bardzo. Przesunimy się na ptaszka. O-o! I teraz mamy iść na ptaszka. I programujemy naszego robocika, żeby poszedł do ptaszka. Wciskamy raz do tyłu. Przekręcamy robocika i dwa razy do przodu. I wciskamy OK. Ptaszek, doskonale, świetnie zaprogramowane. Teraz znajdźmy kolor fioletowy. I właśnie, i dalej się tak bawimy, ale żeby nie przedłużać, przechodzimy do trybu trzeciego. Ja ustawiam planszę numer 2. I plansza numer 2 już ułożona. Czyli przełączamy robocika na tryb trzeci. O, właśnie. Cześć, to ja, twój przyjaciel, to włączę. Misja do wykonania, gotowi do programowania. Plansza numer 2 ułożona. Umieść mnie na starcie i naciśnij OK. Ciskamy OK. Zaczynamy nowe zadanie. Wybierz niebieską kartę. Zaprogramuj drogę, używając strzałek na mojej głowie. I proszę bardzo, tu są niebieskie karty właśnie do planszy numer 2 i ja sobie wybieram na przykład tą kartę. No i co trzeba zrobić? Wziąć bilet i idziemy sobie spokojnie do kina i tutaj trzeba zaprogramować, czyli my co? Skręcimy w lewo, pójdziemy prosto, weźmiemy bilet, znowu skręcimy w lewo i prosto dwa razy tutaj do kina. I wciskamy OK. Robocik zaprogramowany. Idzie, idzie. Kino. Zaczyna się film. Umieść mnie na starcie i naciśnij OK. I na koniec
może krótkie podsumowanko zrobimy naszej zabawy z mówiącym robotem. Jak dla mnie jest to mega zabawka przeznaczona dla dzieci od lat 4 do lat 7, ale na pewno starsze dzieci też będą miały dużą radochę. Może stać się także grą rodzinną. No i po prostu dzieci uczą się bawiąc, co jest dla mnie esencją wszystkiego. Ja powolutku się już będę z Wami żegnał. To był Krzysztof Rapanujo Bobylowski. Wystąpił razem z tym robocikiem. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Hej!